Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, wicenaczelna Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Dzień dobry, pani redaktor. I redaktor Oliver Pochwat, Świat Rolnika, publicysta społeczno-polityczny. Proszę Państwa, długie miesiące Krystyna Janda milczała. Właściwie po tym incydencie ze szczepionkami trochę nam ucichła, ale postanowiła udzielić dużego wywiadu, który przeprowadził Tomasz Lis dla Newsweeka. No i oczywiście można się było spodziewać, co w tym wywiadzie będzie, ale jedna rzecz szczególnie zaintrygowała i zbulwersowała opinię publiczną, to znaczy informacja, że pani Krystyna Janda mrozi chleb. No właśnie, mrozi chleb i taki się ukazał właśnie, kupuje sobie bochenek chleba, dzielę go i zamrażam, na tydzień wystarcza, ale ceny rosną. Mówi pani Janda, widzę starszego pana w sklepie, który ogląda drożdżówki i pyta, ile kosztuje ta, ile tamta. Gdy mówię, że mu kupię, zgadza się. Ona sama sobie poradzi z kryzysem, mówi, ale martwi się o innych, a katastrofa wisi w powietrzu. No właśnie, oczywiście bezlitośni internauci nie pozostawili suchej nitki na tym wywiadzie, wytykając między innymi, jak w skromnym domku w Milanówku i zdjęcia zamieścili, mieszka pani Krystyna Janda, jak po ten chleb jeździ Mercedesem, który pali 16 litrów na 100 kilometrów. Takie zdjęcia się ukazały na Twitterze. Bardzo proszę, Państwu pokażemy. Nie będziemy ukrywać tego, co Twitteranie, Twitterowicze pokazują. No ale no rzeczywiście, Agnieszko droga, no być może to jest dobry pomysł. Co ty masz w zamrażarniku? Chleb też masz? Nie, chleba nie mam w zamrażarniku. W zamrażarniku, powiem szczerze, mam... Będę musiała tam porządki zrobić, bo w zamrażalniku mam warzywa pomrożone, których nie mogę na razie jeść z powodu alergii niestety, więc będę musiała to wszystko powyjmować. Od niedawna mogę już jeść pieczywo, bo pieczywa też nie mogłam jeść z powodu alergii. Teraz mogę jeść takie bułeczki, więc jestem niezmiernie uszczęśliwiona z tego powodu. No i tacy ludzie, na przykład jak ja, faktycznie my mamy problem, bo jeżeli powiedzmy... jest się uczulonym na określone składniki w jedzeniu albo wręcz całe jedzenie, no to za te, które można, trzeba płacić dużo drożej i no nie, ja nie mam jakby możliwości, tak, wyboru tego czy tamtego. Ja mogę akurat jeść to, co mogę i tyle, ale mówiąc tak jakby, odnosząc się do sytuacji pani Jandy, no to jest jakiś w ogóle kuriozum, tak? Naprawdę kobieta robiłaby swoje, to na czym się zna, bo uważam, że akurat na aktorstwie zna się dobrze. Za to była przez lata ceniona, po co odzywa się głupio. Ja zresztą jestem takiego zdania, że celebryta w jakiejkolwiek sprawie się nie odzywa, to należy to w ogóle zimną wodą zapić albo czymś mocniejszym i w ogóle nie zwracać na to uwagi, bo najczęściej w 99,99% nie ma to żadnego sensu ani logiki. I tak jest w przypadku pani Jandy. Ja jakby zdaję sobie sprawę, że faktycznie ceny wzrosły, tak, różnych rzeczy i nie tylko produktów spożywczych, ale wielu rzeczy, ale nie wzrosły one tylko i wyłącznie w Polsce. Ja mam na przykład rodzinę czy znajomych, którzy mieszkają w innych krajach, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii, czy jeszcze gdzieś indziej. I gdzieś tam jak sobie rozmawiamy, to faktycznie na przykład u nas to nie jest wcale tak źle. My to obserwujemy, bo to oczywiście jest na naszym podwórku, ale ceny wzrosły wszędzie, autentycznie wszędzie. I no jest to efekt jakby budzącej się gospodarki po epidemii koronawirusa, której jeszcze cały czas nie pokonaliśmy, no ale już nauczyliśmy się z nią jakoś funkcjonować i to się dzieje na całym świecie. Robienie jakiegoś larum, że to tylko u nas jest tak źle, jest to nieporozumienie. Pani Janda, nie wiem. No, jakieś problemy z jedzeniem, to może niech odwiedzi jakiegoś lekarza, który doradzi jakieś inne produkty na przykład. No, nie będzie musiała wtedy zamrażać. Panie Oliwerze, jedna z opinii internauty nie żartuje z oszczędzania. Jestem dzieckiem lat 80., wakacje u dziadków, chleb ze śmietaną i cukrem, mleko od krowy, ziemniaki z kwaśnym mlekiem. Było skromnie. Uważam, że pani Janda profanuje to, na co miliony Polaków ciężko pracują. Chleb nasz powszedni.
Pani redaktor, ja powiem, że jestem dzieckiem lat 90. i doskonale pamiętam przemiany ustrojowe, które nam ustrojowe, ale też gospodarcze, które nam zafundował Balcerowicz. U mnie w domu czasami chleba brakowało. Ja jestem nauczony w szacunku do pożywienia. Wyniosłem to z domu. Nawet powiem więcej, ja się kieruję zasadą, którą zawarł Cyprian Kamil Norwid w wierszu Moja Piostka. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. I tym staram się kierować. Natomiast to, co powiedziała pani Janda, to powiedzmy sobie wprost, to nie jest skierowane do nas, do Ciemnogrodu, do chamów pisowskich, tak to nazwijmy, tylko do elity, bo to jeszcze Tomasz Lis przeprowadzał ten wywiad w Newsweeku. No to kto to czyta? To czytają nie Polacy, Europejczycy z miasteczka Wilanów, z jakiejś enklawy zamkniętego osiedla, którzy czytają ten wywiad i mówią: Matko Bosko, co tu się w tej Polsce dzieje? Przecież jak tak dalej pójdzie, to my, ta elita, ci wykształceni, będziemy musieli razem z tym Ciemnogrodem, z tym chamstwem robić zakupy w znanym sklepie, który ma znanego owada jako, prawda, jako godło. No do czego to doszło, że ci celebryci głodują? To taki jest przekaz. Po to są robione te wywiady. I Janda, wszyscy doskonale wiedzą, że ona na 100% podejrzewam sobie dobrze radzi. Myślę, że krewetki czy tam inne homary na stole goszczą w niedzielę. Tylko chodzi o zrobienie szumu, o zdyskredytowanie, że jak jest jej ciężko, że widzicie państwo, skoro my elita cierpimy takie katusze, że musimy chleb mrozić. To pomyślcie sobie państwo, co będzie się działo, jak to dotknie was. Skończy się sojowe latte, zacznie się kawa plujka. To po to jest wszystko robione. A tak na koniec powiem, ja też chleb mrożę i nie widzę w tym niczego wstydliwego. Nie widzę w tym niczego zbroźnego. Dlaczego mam ten chleb wyrzucać? No właśnie, to jest najgorsze, wyrzucanie żywności, bo tej żywności strasznie dużo marnujemy. Parę programów na ten temat zrobiłam i te banki żywności, które zbierają taką żywność i dają ludziom, którzy naprawdę potrzebują, to bardzo trzeba docenić ich działalność. Natomiast rzeczywiście u mnie na przykład w domu właściwie w ogóle się nie wyrzuca żywności, tej, która się przeterminowała. Staram się tak gospodarować, a właściwie mój mąż, żeby było tyle, ile potrzeba. Ale proszę państwa, pani Agnieszko, pani Oliwerze, proszę się nie martwić inflacją, tak jak się martwi pani Janda, bo ona mówi, że sobie sama poradzi, ale martwi się o innych, bo katastrofa wisi w powietrzu. Ale pani Izabela Leszczyna, mózg ekonomiczno-finansowy Platformy Obywatelskiej, była wiceminister finansów, a przedtem nauczycielka w szkole podstawowej, ma bardzo proste rozwiązanie, jak z inflacją należy walczyć. Bardzo proszę. Apelujemy do rządu PiS-u. Jeśli naprawdę na serio chcecie pomóc ludziom i jeśli chcecie, żeby ceny przestały rosnąć jak zwariowane, to trzeba spełnić jeden warunek. Polska musi mieć wolne sądy, wolne media i państwo musi przestrzegać wolności obywatelskich i praw człowieka. I na koniec przypominam politykom PiS-u, że kobieta jest człowiekiem. No jak nic, przyszła Nagroda Nobla z ekonomii, Agnieszko. Powiem szczerze, się śmieję, bo myśmy akurat z panem redaktorem Oliwierem przed wejściem na antenę, żeśmy sobie rozmawiali, jak tu można świętować, kiedy w Polsce zagrożona jest demokracja. No i tutaj chyba mamy właśnie doskonały przykład, jak można, prawda, nie wiem, no, panować nad gospodarką, prawda, kiedy kobieta nie jest człowiekiem, chyba tak to należy ująć. Nie, no powiem tak, oczywiście ludzie Platformy, wyborcy czy zwolennicy będą klaskać takim wypowiedziom, bo te hasła gdzieś tam się niosą. To, że nie ma to żadnego sensu, to jest odrębnie chyba zupełnie inna historia. No ale niestety takie wypowiedzi, one nie pomagają Platformie Obywatelskiej, zwłaszcza jeżeli ktoś podejdzie do tego, no tak jak było to powiedziane. I powiem więcej, obrona tego rodzaju słów, tak jak próbowała to robić kilka dni temu pani Kidawa-Błońska w programie u Roberta Mazurka, to powiem, wyższa ekwilibrystyka, naprawdę, żeby bronić takich słów, bo faktycznie rząd robi to, co jakby może, tak, czy na ile może, żeby zmniejszyć tą inflację, czy ograniczyć jej negatywne skutki, które też są odczuwalne w innych krajach świata, to co ja mówiłam, bo to nie dzieje się tylko w Polsce, no ale no, mówienie takich rzeczy, to ja nie wiem, no powiem szczerze, nawet nie wiem, jak to skomentować. Żal, po prostu żal i
Ja sobie nie wyobrażam, co by było, jak takie, takie osoby dojdą w Polsce kiedyś do władzy. To mnie przerażenie ogarnia dosłownie. No jak, no dojdą do władzy, będą wolne sądy i to wszystko, co pani Leszczyna wymieniła i będzie i chleb inflacja będzie tańszy wtedy na poziomie, nie wiem, 2% na przykład. Panie Oliwerze, może rzeczywiście jest jakiś głęboki sens w tym, co pani Leszczyna powiedziała. Pani rektor, ja przepraszam, że się śmieję. Naprawdę, bardzo dziękuję, że pani redaktor mi poprawiła humor z samego rana. Dobra. No, komentowanie tego typu wypowiedzi jest trudne, no bo naprawdę nie oszukujmy się, ale człowiek chce się śmiać. Ja się zastanawiam, czy oni swoich wyborców mają za skrajnych debili. No bo przecież jak wolne sądy, wolne media, łamanie prawa, TSUE, nie TSUE, jaki to ma związek z inflacją? No ludzie, żaden. No żaden. To, że na przykład, nie wiem, teraz Platforma by doszła nagle magicznie jakoś do władzy, to nie znaczy, że jak będą wolne media, TVN, Polsat, ileś tam tych jeszcze, to KOT na przykład media, to nagle inflacja przestanie funkcjonować. No nie, to tak nie działa. Ja się po prostu zastanawiam, w jakim to jest celu robione, bo jeżeli jest to robione w celu pokazania, jak mnie się głupim, to okej, okay, otóż się zgodzę. Jeżeli to jest robione w celu wzbudzenia politowania bądź uśmiechu, tak jak u mnie i u pani redaktor, to naprawdę dobra robota. Ale jeżeli jest to jakiś, nie wiem, program polityczny czy gospodarczy, to jest żenada. To jest żenada, tylko nawet nie można skomentować. Nie, no, ale stojący obok przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zachował kamienną twarz, nie komentował tak tego. Tak średnio więc chyba, ale nie, tak stał oparty z taką pozą, że można mieć różne odczyt tej pozy. No tak, ale wróćmy do wywiadu, którego udzieliła pani Janda, bo tam jest ciekawa rzecz i szczególnie pewnie Agnieszka będzie mogła się do tego odnieść, bo koszmarne noce są, śnimy w koszmarne noce o tej propagandzie na temat granicy, niby jakieś zagrożenia. Ale przecież powinniśmy krzyczeć. Nie może być tak, żeby na polskiej granicy działy się takie rzeczy, umierały dzieci. Dlaczego milczymy? Ktoś przed chwilą powiedział, że za to będą w przyszłości nowe procesy norymberskie. Agnieszka. Powiem tak, ja już to mówiłam, ale powtórzę. My tutaj na Podlasiu mamy inne miejsce, lepsze dla tego typu wypowiedzi, żeby zweryfikować i tam może niech się zajmą komentowaniem. To jest duży szpital psychiatryczny pod Białymstokiem, naprawdę, bo chyba tam tylko trzeba wysłać takie osoby, które to mówią. Nie ma żadnej ofiary śmiertelnej wśród dzieci, przynajmniej nie są znane mi takie przypadki. Ja tu mieszkam, codziennie mam kontakt z policją, strażą graniczną, z żołnierzami. Takie sytuacje nie mają tutaj miejsca, a kończąc, bo pewnie już program nam się kończy, to powiem tylko tak, że jeżeli to, co dotyczy granicy, to niestety to, że w tej chwili ustały częściowo ataki, czy są one mniejsze, bo one nie ustały, one są po prostu mniejsze, inaczej taktyka ta wygląda, to wcale nie znaczy, że państwo jest bezpieczne. Nie, nie jest. I właśnie pani Janda i tym podobne postacie przyczyniają się do tego, żeby wojna hybrydowa trwała i żeby Łukaszenka razem z Putinem odnosili w tej wojnie sukcesy. Dlatego, że wojna hybrydowa nie polega na działaniach militarnych, a polega przede wszystkim na sianiu dezinformacji, wprowadzaniu manipulacji po to, żeby destabilizować sytuację w danym kraju, podważać zaufanie obywateli do służb i instytucji państwa, które jest atakowane. Więc pani Jando, gratuluję pani, Łukaszenka na pewno będzie bił pani brawo, może jakiś order przyzna, bo na pewno się pani należy, pani i wielu innym, którzy mówią tym samym głosem. No, być może zostanie tak samo gwiazdą telewizji białoruskiej jak Barbara Kurdej-Szatan i inne osoby, które grają w orkiestrze Łukaszenki. Zobaczymy, jak to się potoczy. Proszę państwa, w tym samym gronie spotkamy się za parę minut. Będziemy jeszcze rozmawiać o granicy. Proszę z nami zostać.